Saga Egmont przedstawia Sven Hassel Monte Cassino Przekład Juliusz Wilczur-Gaszdecki Czyta Krzysztof Plewakoszczerbiński Produkcja Audioteka.pl Kolumna zaopatrzeniowa wyleciała w powietrze, zmieniła się w stos nierozpoznawalnych szczątków w wąwozie śmierci. Można jeść korę drzew, liście, nawet ziemię, by oszukać głód, ale pragnienie? Na ziemi niczyjej znaleźliśmy lej po pocisku pełen wody. Cała horda szczurów piła ją chciwie, rzuciliśmy w nie granatem, a potem sami rzuciliśmy się na ziemię i pili. Po południu wybuchające pociski artyleryjskie opróżniły lej. Na jego dnie leżały rozkładające się trupy. Były tam od dawna. Wyżygaliśmy całe nasze wnętrzności, ale następnego dnia znaleźliśmy inny lej i piliśmy znowu. To było Monte Cassino. W naszej epoce obowiązkowa służba wojskowa dowiodła, że bez względu na to, czy człowiek ubrany jest w taki mundur, czy w inny, bez względu na to, czy stoi po stronie kata, czy ofiary, Fakt ten nie przesądza, jakie on ma zasługi, ani nawet jaki charakter. Rolf Huchut. Książkę tę poświęcam tym, którzy zginęli na Monte Casino, w klasztorze i fortecy. Rozdział pierwszy. Boże, jak padało, lało i lało, wszystko ociekało wodą. Nasze ubabrane peleryny przeciwdeszczowe od dawna przemokły na wylot siedzieliśmy pod kilku drzewami w czymś w rodzaju namiotu sporządzonego z pospinanych ze sobą peleryn. To były peleryny esesmańskie lepsze od naszych więc było nam względnie sucho. Mały rozłożył też swój parasol. W końcu znaleźliśmy piecyk, który wyciągnęliśmy z płonącego domu i szykowaliśmy się do jedzenia. Mieliśmy czterdzieści szpaków, które piekliśmy na długich patykach, a porta robił pulpety ze szpiku. Wydrapanie tego szpiku z kości dwóch padłych krów zabrało nam dwie godziny, znaleźliśmy trochę świeżej pietruszki. Gregor Martin wiedział jak z pomidorów robić keczup, który mieszał w amerykańskim stalowym hełmie. Stalowe hełmy to praktyczne przedmioty nadające się do wielu zastosowań, jedyną rzeczą do której się nie nadawały było to do czego zostały wykonane. Nagle wybuchnęliśmy śmiechem. To była wina małego, wypowiedział klasyczną uwagę nie zdając sobie sprawy, że jest ona klasyczna. Następnie Porta uniósł w górę swój żółty cylinder i oświadczył, że odziedziczymy go, gdy umrze. Na to też ryknęliśmy śmiechem. Następnie Hajdę przez pomyłkę odlał się pod wiatr, a my tarzaliśmy się ze śmiechu i śmialiśmy się nadal, biegnąc z powrotem do naszych pozycji bez jedzenia wśród wybuchających pocisków. Słyszałem kiedyś, jak pewien kapelan pytał oficera sztabowego, jak oni mogą tak się śmiać? Było to tego dnia, gdy śmialiśmy się z majteczek Luizy, tłusty tyłek, którymi mały miał obwiązaną szyję i gdy połknął kartofel nie tak jak należy, a my musieliśmy walić go po plecach granatem ręcznym. Śmiech może być całkiem niebezpieczny. Gdyby nie śmiali się tak jak to robią, nie byliby w stanie przeżyć odpowiedział sztabowiec kapelanowi. Porta był mistrzem sporządzania pulpetów szpikowych. Przygotowywał je tylko po dziesięć naraz, w przeciwnym razie robiły się rozmokłe, a własną porcję zjadał w międzyczasie. W dziewięciu zjedliśmy ich ponad sześćset, całkiem pokaźną liczbę, ale przecież mieliśmy na to całą noc. Boże, jak padało. Kraj piechoty morskiej. Grzmot armat słychać było w Rzymie 170 mil dalej. Nie widzieliśmy wielkich okrętów wojennych, hen na morzu, ale za każdym razem, gdy oddawały salwę ze wszystkich dział, wyglądało to jak wulkany wybuchające na horyzoncie. Najpierw pojawiała się oślepiająca błyskawica ognia, a po niej gromowy ryk. Naszych grenadierów wykończyli całkowicie. W ciągu paru godzin nasze słabe półki pancerne zostały zniszczone. Od Palinuro do Torre del Greco wybrzeże było ziejącym ogniem paleniskiem. Całe wsie zostały zmiecione z powierzchni ziemi w ciągu sekund. Pewien nasz bunkier, nieco na północ od Sorrento, jeden z tych największych, ważących kilkaset ton, został wyrzucony wysoko w powietrze wraz z całą załogą baterii artylerii brzegowej. A po tym z południa i zachodu nadleciały roje myśliwców bombardujących, które nazywaliśmy Jabos, w skrócie od Jagd Bombers, które zmiotły z dróg i ścieżek wszystko, co żyło. Ponad sto kilometrów szosy numer dziewiętnaście znikło całkowicie, a miasto Agropoli zostało zrównane z ziemią w ciągu dwudziestu sekund. Nasze czołgi, diabelnie dobrze zamaskowane, stały w gotowości wśród klifów. Grenadierzy z szesnastego pułku byli z nami, leżąc pod osłoną naszych ciężkich bestii. Mieliśmy być wielką niespodzianką dla ludzi z za morza, gdy nadejdą. Tysiące pękających pocisków mieszało glebę i zmieniało upalny, słoneczny dzień w ciemną noc. Pojawił się jakiś piechur, biegnący w górę zbocza, bez karabinu, wymachujący rękami, oszalały ze strachu, ale ten widok nie zrobił na nas wrażenia. Był jednym z wielu. Tego ranka mnie samego pochwyciły kleszcze paraliżującego strachu, który zmienia człowieka w sztywnego manekina. Może dopaść człowieka, gdy maszeruje, zmieniając go w trupa, z tą różnicą, że nadal jest na nogach. Krew odpływa z twarzy, robiąc z niej śmiertelnie bladą maskę z wybałuszonymi oczami. Gdy tylko inni zauważą, co się stało, zaczynają okładać delikwenta pięściami. Jeśli to nie wystarczy, używają nóg i kolb karabinowych, a gdy bity padnie łukając, wciąż będą go tłuc. To brutalna kuracja, ale niemal zawsze skuteczna. Miałem twarz spuchniętą po kuracji, jaką porta mi sprawił ale byłem mu wdzięczny gdyby nie był tak dokładny zapewne byłbym w drodze na tyły w kaftanie bezpieczeństwa spojrzałem na starego leżącego między gąsienicami jego czołgu uśmiechnął się i zachęcająco kiwnął głową porta mały i hajde grali w kości podłożywszy kawałek zielonego rybsu który porta zorganizował w burdelu bladej idy Kompania piechoty, idąca w dół zbocza, wlazła prosto pod salwę dział okrętowych. Wyglądało to tak, jakby zmiotła ich gigantyczna dłoń. Nie zostało ani okruszyny ze stu siedemdziesięciu pięciu ludzi i ich górskich kuców. Dziabos nadeszły, gdy słońce stało nisko na zachodzie i świeciło nam prosto w oczy. Roje łodzi desantowych rzygały piechurami na plaże, starymi i twardymi jak rzemień weteranami zawodowymi żołnierzami i młodymi, zaniepokojonymi rekrutami, wcielonymi ledwie przed paru miesiącami. To dobrze, że ich matki nie mogły ich widzieć. Piekło Dantego było wesołym miasteczkiem w porównaniu z tym, przez co mieli przejść. Nasze baterie brzegowe były zniszczone, ale za każdym kamieniem i w każdym leju po pocisku leżeli grenadierzy, żołnierze jednostek górskich, spadochroniarze, wszyscy z bronią maszynową czekając. Lekkie i ciężkie karabiny maszynowe, moździerze, tym miotacze ognia, armaty automatyczne, karabinki szturmowe, wyrzutnie rakiet, granaty ręczne, nasadkowe, granaty karabinowe, miny, koktajle mołotowa, bomby benzynowe. Nowe pociski fosforowe, tak wiele rodzajów broni, jakież okropności chowały się w zanadrzu dla nacierających piechurów. Lądujący żołnierze, osłaniani przez artylerię okrętową, rzucili liny w górę klifów i wspinali się jak małpy po chwiejnych drabinach... Albo spadali na dół ze sterczących szczytów. Całe ich gromady biegały w kółko po białym piasku, płonąc od naszych pocisków fosforowych. Plaża wyglądała jak morze ognia, zmieniającego piasek w płynną lawę. My byliśmy milczącymi widzami. Rozkaz dla naszego oddziału brzmiał, nie strzelać. Pierwsza fala lądowania została niszczona. Nie posunęli się plażą nawet o dwieście metrów. Ponury widok dla ludzi drugiej fali, którzy szli za nimi, oni też zostali rozdarci na strzępy. Ale nowe hordy nadal wylewały się na wybrzeże trzecia fala. Z bronią niesioną wysoko nad głowami przebiegli przez ryczący przybój, rzucili się plackiem na plażę i otworzyli gwałtowny ogień z broni automatycznej. Ale pomimo tego nie posunęli się nawet o metr do przodu. Wtedy przybyły dżabos, przynosząc fosfor i ropę naftową, żółtawo-białe płomienie skoczyły wysoko w niebo. Słońce zaszło, zabłysły gwiazdy, a fale morza śródziemnego igrały ze zwęglonymi trupami, kołysząc je łagodnie u skraju wody. Wylądowała czwarta fala piechoty. Ci ludzie też padli martwi. Tuż po wschodzie słońca armada pancernych barek desantowych z rykiem runęła w stronę lądu. To byli zawodowcy, piechota morska, ludzie, którzy mieli zająć pozycję, gdy tylko poprzednicy otworzą dla nich drogę. Teraz muszą zrobić jedno i drugie. Otworzyć drogę i zająć pozycję. Ich głównym zadaniem było pozbawić nieprzyjaciela możliwości korzystania z szosy numer 18. Ich samochody pancerne zostały na brzegu morza, Wszystkie podobne do płonących pochodni, ale twardzi i bezwzględni żołnierze posuwali się naprzód. Weterani z Oceanu Spokojnego zabijali wszystko, co napotykali na swej drodze, strzelali do każdego trupa. Na karabinkach szturmowych mieli krótkie, błyszczące bagnety, a wielu z nich posiadało japońskie miecze samurajskie, obijające się o ich nogi amerykańscy marines warknął hajdę teraz dostanie się naszym grenadierom ci chłopcy od 150 pięćdziesięciu lat nie przegrali żadnej bitwy każdy z nich wart jest całej kompanii major Mike będzie zadowolony gdy ujrzy swych starych kumpli z Teksasu to było nasze pierwsze spotkanie z piechotą morską wyglądało że stroili się tak jak tylko im się zachciało Jeden z nich szarżował w górę plaży z jaskrawo czerwonym otwartym parasolem przytroczonym do plecaka. Za nim potężnie zbudowany sierżant miał nasadzony na hełm słomiany chiński kapelusz. Na czele jednej z kompanii biegł mały oficer w słomkowym kapeluszu a la Maurice Chevalier z różą zatkniętą za jasnoniebieską wstążkę i kiwającą się wesoło. Nacierali prosto przed siebie, zupełnie nie dbając o śmiercionośny ogień broni automatycznej naszych grenadierów. Jakiś niemiecki piechur próbował uciekać, ale samurajski miecz odciął mu głowę od tułowia. Amerykanin, który go użył, zawołał coś do swych kolegów, pomachał groźnym orężem nad głową i ucałował zakrwawioną klingę. Rój bombowców Heinkel zanurkował na nich. Zdawało się, że cała plaża unosi się do jasnego, rozsłonecznionego nieba a żołnierz z samurajskim mieczem wił się w kałuży krwi na poczerniałym od dymu piachu. Leutnant Frick podpełzł do nas. Wycofywać się pojedynczo. Odchodzimy do punktu Y. Piechota morska przebiła się przez nasze pozycje. Nowe barki desantowe wylądowały na wybrzeżu. Amfibie ryczały na plaży, zaś bombowce i myśliwce wściekle walczyły na jasnym niebie. Grupa grenadierów poddała się, ale daremnie, gdyż wszyscy zostali skoszeni w bezwzględny sposób. Jeden z Amerykanów zatrzymał się, by obrabować ciała z medali i odznak. Porta wyszczerzył zęby i orzekł Zbiera przynęte na dupcie. Bo teraz znamy zasady. Dobrze, żeśmy to zobaczyli, stwierdził legionista. Wycofaliśmy się na miejsce położone o parę kilometrów na południe od Awelino, wiedząc, że niemieckie dowództwo spodziewa się, iż będzie zdolne pobić siły inwazyjne, gdy tylko zajmą wybrzeże. Miało nadzieję na kolejną bitwę wedle schematu Kahn, ale nie wzięło pod uwagę olbrzymiej przewagi w ilości uzbrojenia i wyposażenia aliantów. Tam, gdzie feldmarszałek Aleksander i generał Clark mieli nadzieję utworzyć tylko przyczółek, stworzyli prawdziwy front. Zdobywali pozycje po pozycji, ale nas nadal nie wysłano do boju. Mieliśmy bardzo niewielkie straty, ale wycofano nas na północ od Capui, zatrzymując w Benevencie dość długo, byśmy zdążyli schlać się w trupa w winiarni. Po tym, jak pomogliśmy pogrzebać kilka tysięcy zabitych w Casersie, nasz pułk okopał się na rozwidleniu dróg, gdzie Via Apia rozstaje się z Via Casilina. Nasze pantery wkopaliśmy do połowy. Z Caserti mieliśmy beczkę wina ulokowaną za włazem silnikowym naszego czołgu, a pieczona narożnie świnia wisiała na pręcie przymocowanym do wieżyczki. Rozłożyliśmy się na przednim włazie, grając w kości na kawałku zielonego rybsu bladej idy. — Jak byście się poczuli, gdybyśmy zakatrupili starego papieża i rozwalili organizację watykańską? — spytał Barcelona, wykonując dobry rzut. Robimy to, co nam każą robić, odparł lakonicznie Porta. Ale po co mielibyśmy ukatrupić jego świątobliwość, przecież nie poprztykaliśmy się z nim. Wręcz przeciwnie, stwierdził Barcelona, nadymając się jak ten, który wie lepiej. Gdy byłem ordynansem Jednookiego, na biurku oficera politycznego w dowództwie korpusu widziałem i przeczytałem rozkaz głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Chłopcom z Prince Albrecht Strasse bardzo zależy, żeby udało się spowodować otwarte wystąpienie papieża po stronie haczykowatych nosów. Mają w Watykanie agentów prowokatorów. Gdy tylko świętego szefa uda się nakłonić, by otwarcie zajął stanowisko, całą ferajnę się podkurzy. Wszystkie katabasy pójdą pod miecz. Mogę Wam słowo w słowo powtórzyć zakończenie tego ślicznego dokumenciku. Z chwilą otrzymania kodowanego hasła psia obroża pułk pancerny służby specjalnej, minerzy oraz grenadierzy pancerni z jagd komando ss rozpoczną działanie. Ale do cholery przecież nie można zastrzelić papieża zawołał Hajdę, nie zauważywszy w zaskoczeniu, że właśnie udało mu się wygrać. — Oni mogą, i to znacznie więcej — powiedział Rudolf Kleber, nasz grajek, który poprzednio był w SS. — Sześć miesięcy temu mój przyjaciel z sekcji badań biblijnych powiedział mi, że palą się do tego, by zacząć coś robić z czarnymi krukami. — Na Ojca Świętego zakładają pułapkę za pułapką, na Prinz Albrecht Strasse uważają go za największego wroga Adolfa. — Pierdolić to — powiedział Barcelona. Ale czy rąbnęlibyście świętego człowieka, gdyby wam rozkazano? Popatrzyliśmy pytająco po sobie. Barcelona zawsze był głupią świnią, zdolną pytać o najidiotyczniejsze rzeczy. Mały, nasz dwumetrowy analfabeta z Hamburga i najbardziej cyniczny zabójca wszechczasów, podniósł rękę jak dziecko w szkole. Słuchajcie no, wy uczeni, który z nas jest katolikiem? — Żaden. Kto tutaj wierzy w Boga? — Nikt. — Atencjomu ami, — legionista podniósł dłoń ostrzegawczo, ale nie było sposobu, by uciszyć małego, gdy nabrał rozpędu. — Mój pustynny włóczęgo, wiem, że jesteś Mahometaninem, a ja mówię jak Jezus, syn Saula. Dzieje biblijne w wykonaniu małego były nieco pogmatwane. Dajcie mi to, co moje i wsuńcie monetę lub dwie cesarzowi do ręki. Chciałbym wiedzieć, co następuje. Czy ten facet, piórz w Rzymie, o którym tyle cholernie gadacie, czy jest tylko arcykapłanem w białym ubraniu, czymś w rodzaju kościelnego generała? Czy też naczelnym dowódcą w niebie, jak mi to powiedziała przedwczoraj pielęgniarka, dając mi jakąś maść na moje oko. Porta wzruszył ramionami. Hajde odwrócił wzrok, podrzucał kilka kostek do gry. Barcelona z namysłem zapalił papierosa, ja wymieniałem zapalnik granatu. Stary pogłaskał dłonią zamek długiej armaty. Przypuszczam, że jest mruknął w zamyśleniu. Mały postukał w zęby paznokciami lewej dłoni. — Oczywiście żaden z was nie jest całkiem pewien. Znaleźliście się na niepewnym gruncie. Obergefreiter Wolfgang Ewald Kreuzfeld jest twardym chłopem. I jeden martwy człowiek więcej czy mniej gówno dla niego znaczy. zastrzele każdego. Szeregowca czy generała. Kurwę czy królową. Ale nie świętego człowieka. Bóg istnieje, oświadczył legionista. Targnij się na Mahometanina, a obrazisz Boga. Papież jest wielki, większy niż ktokolwiek, ale poczekajmy aż zobaczymy rozkaz, zanim zaczniemy dyskutować, co zrobimy. Zawsze jest jakieś wyjście. Możemy nawet odwrócić lufy w drugą stronę, a na wieżyczkach namalować skrzyżowane klucze. Zwariowałeś, zadrwił porta. Wyślą na nas parę dywizji SS i wkrótce spalą do szczętu. Pomysł legionisty nie jest wcale taki wariacki, wtrącił z namysłem stary. W Watykanie mają własną radiostację. Przypuśćmy, że świat usłyszy, jak niemiecki pułk pancerny broni Watykanu przed niemieckim atakiem. To będą wiadomości na pierwszą stronę gazet, które nie spodobają się w Berlinie. Jesteś strasznie naiwny, oświadczył sarkastycznie Hajde. Wiedz, że oni przeszmuglowali prowokators do tego Watykanu, a ci nie będą kryli się w piwnicach, gdy zabawa się zacznie. Pobiegną prosto do nadajników i powiedzą światu, że ojciec święty poprosił o ochronę Niemców, a gdy tylko papież złoży małą wizytę na Princ Albrecht Strasse, będzie tańczył pod melodię fujarki Henryczka od SS. Gadasz zgodnie z poziomem twego intelektu, powiedział porta, ale w tej chwili siedzimy tutaj, czekając na watachę wyjących Jankesów. Potrząśnij dwa razy, bo masz prawo do sześciu rzutów. Zapomnieliśmy o papieżu pochłonięci grą w kości. Było ich sześć złotych kostek ze szmaragdowymi oczkami, które porta pożyczył w jakiejś szulerni we Francji. Tego wieczoru, gdy je pożyczał, miał ze sobą pistolet maszynowy i naciągniętą na twarz damską pończochę. Żandarmeria spędziła cały rok na bieganiu za własnym ogonem w poszukiwaniu sprawcy, który był znacznie bliżej niż kiedykolwiek podejrzewali. Horda piechurów przebiegła galopem koło naszej kryjówki. Diabelnie im się spieszy, zauważył Porta. Pomyślałby kto, że natknęli się na wilkołaka. Następna grupa przemknęła obok jakby gonił ich sam diabeł. Stary wspiął się na czołki i popatrzył przez lornetę na południe. Wygląda, że cały front się rozpada. Od czasów Kijowa nie widziałem by ktokolwiek biegł w takim tempie. Zaaferowany, jednooki przybiegł wraz z następującym mu napięty lojtnantem Frikiem. "Bayer!" generał w podnieceniu zawołał starego. Tak jest, Jednoki, odpowiedział stary, gdyż generał Mercedes domagał się, by tak się do niego odzywać podczas akcji. Masz trzymać te pozycje, Porta, daj mi sznapsa. Porta wyciągnął swą skórzaną manierkę. Otyły generał napił się i otarł usta wierzchem dłoni. Śliwowica, mruknął z uznaniem. Nie zdziwcie się, jeśli nagle ujrzycie przed sobą Japońców. Ich setny batalion składa się z naturalizowanych w Stanach Japończyków nie dajcie im podejść zbyt blisko, zabijcie ich. Mają samurajskie miecze i są tak fanatycznymi wojownikami, jak ich rodacy na Pacyfiku. Będą także Marokańczycy, możecie natknąć się na Górków, będą wam obcinać uszy, by się nimi pysznić, gdy wrócą do domu. W tej chwili jesteście jedynym stałym punktem całej armii południowej. Wszyscy inni rzucili się do biegu. Panie Jednoki! — zakrakał nerwowo mały jak zwykle podnosząc palec w górę, czy te diabły naprawdę poobcinają nasze uszy? Generał major Mercedes kiwnął głową. No to w porządku, oświadczył radośnie mały. Od tej chwili zalecam facetom po tamtej stronie, by starannie owijali sobie uszy, bo teraz ja też zaczynam kolekcjonować uszka. Ja wolę złote zęby, oświadczył porta. Płetwy głowowe nie mają wartości handlowej. Bardzo szybko możesz mieć ich całą masę. Kontynuował generał. — Niech Bóg się nad wami zlituje, jeśli zwiejecie. — Znamy program, jednoki — zarechotał Porta — do ostatniego człowieka i ostatniego naboju. Jednoki potwierdził skinieniem głowy. — Będzie to maleńka, niemiła niespodzianka, gdy wpadną na nasze pantery. Jak dotychczas spotykali tylko nasze stare P3 i P4... Z tych się śmieją. W drodze jest dywizja SS. Przejmą waszą pozycję, jeśli ktokolwiek z was zostanie. Pilnujcie się, Jaybos. Te niszczą wszystko, co znajdzie się na drodze. Wylądowało już pół miliona żołnierzy alianckich. Porta, proszę o jeszcze jednego sznapsa. Jesteś mi już winien cały litr jednooki. Zauważył sucho porta, wręczając generałowi manierkę po raz drugi. Następnie generał znikł za pagórkiem, a hrabia Frick tuż za nim. Porta zwinął zielony ryb z bladej idy, oczyścił manekinem swój żółty cylinder i wsunął się do czołgu przez włas kierowcy. Ja wskoczyłem na moje miejsce przy peryskopie. Mały ułożył pociski w gotowości i sprawdziliśmy elektrykę. Porta zapalił potężny, wielokonny silnik i zakołysał odrobinę czołgiem naprzód i w tył, a potem wyłączył bieg. Kolejne stado piechurów przebiegło obok, większość bez hełmów i karabinów. Porta zaśmiał się złośliwie. Wspieszy im się, prawda? Wygląda, że zmęczyli się rolą bohaterów, a ja zawsze wierzyłem w to, co powiedział Adolf. Naśladując głos Hitlera kontynuował. Niemieckie kobiety, niemieccy mężczyźni, nasi barbarzyńscy wrogowie, rosyjskie gady i amerykańscy gangsterzy, francuscy syfilityczni alfonsi i homoseksualni angielscy arystokraci mówią, że niemieckie armie cofają się. Ale tam, gdzie niemiecki żołnierz raz postawi stopę, tam zostaje roześmiał się porta chyba coś nastrało mi w oko albo właśnie w tej chwili niemiecki żołnierz jest bardzo zajęty dawaniem dyla feldwebel piechoty zatrzymał się dysząc obok mnie wynoście się stąd zawołał a potem oparł się wyczerpany oprzód czołgu macie może łyk wody starli z powierzchni ziemi całą moją drużynę chciwie napił się z manierki Heidego. Dajże spokój, odezwał się uspokajająco stary. Przywidziało ci się. Opowiedz, co się stało. Opowiedzieć? odparł Feldwebel z wymuszonym uśmiechem. Nagle byli za nami, przed nami, powyżej nas, mrowie czołgów i dżabos. W ciągu dziesięciu minut moja jednostka przestała istnieć, zmiażdżona gąsienicami czołgów w dołkach strzeleckich. Oni nie biorą jeńców i strzelają do rannych. Widziałem, jak jedna grupa poddaje się. To byli saperzy z mojej dywizji. Tam zdmuchnęli ich miotaczami ognia. Która to twoja dywizja? Nie przestawał pytać stary. Szesnasta pancerna, czterdziesty szósty pułk grenadierów pancernych. A gdzie są twoi grenadierzy z 46.? — W piekle. Tramwaj do Berlina zatrzymuje się tuż za rogiem, powiedział Porta ze złośliwym uśmiechem. Jeśli się pospieszysz, pewnie dostaniesz miejsce siedzące z tyłu, powiedziano mi, że motorniczym jest Adolf. Wkrótce będziesz jęczał i lamentował, powiedział ze złością Feldwebel. Za trzy dni nie będzie we Włoszech ani jednego żywego niemieckiego żołnierza. O, bzdury, rzekł stary. Lepiej odpalcie wasze stare bryki i spierdalajcie, zaproponował Feldwebel. Nie możemy tego zrobić, odparł porta ze smutnym uśmiechem. Nie macie benzyny? Mnóstwo. Ale Adolf powiedział, że nie możemy tego zrobić, a my jesteśmy dobrymi chłopczykami, którzy zawsze robią to, co im powiedziano. Dubki, brzmiała odpowiedź. Powinniście zobaczyć naszych marynarzy słodkich wód, którzy podobno mieli trzymać nadbrzeżne forty. Dziabos upiekły ich ropą naftową. Nasi grenadierzy powyrzucali wszystko, co strzela i podnieśli łapy do góry tak wysoko, jak zdołali. Ale jankesi nie mają czasu, by brać jeńców. Po prostu kładą wszystkich po kotem. Ile razy zesrałeś się w portki od chwili, gdy zobaczyłeś swego pierwszego amatora Coca-Coli... Spytał sarkastycznie porta. Leutnant Frick podszedł do nas z krzywym uśmiechem na ustach. Słyszał uwagę porty skierowaną do zatrwożonego feldwebla. Ile czołgów widzieliście feldweblu i jakiego były typu? Wyciągnął mapę i rozłożył ją na przednim włazie pantery. Pokażcie mi, gdzie je ostatni raz widzieliście. Feldwebel schylił się nad mapą, zerkając nerwowo na południe. Było oczywiste, że chciał dać dęba i przeklinał sam siebie za to, że zatrzymał się i odezwał do nas. Teraz został złapany. Byliśmy na pozycji na północ od Bellony. Oni już przekroczyli Voltumo, nim w ogóle zorientowaliśmy się co się dzieje. Przecież nie mogli przejść przez rzekę bez mostu. Nie zgodził się Leutnant Frigg. — Herr Leutnant, nie sądzę, że mi pan uwierzy, ale oni przez nią przejechali. Frigg z namysłem zapalił papierosa. — Widzieliście czołg przekraczający rzekę? — Tak, oraz ciężarówki, Herr Leutnant. Zwykłe wojskowe ciężarówki? — Tak, Herr Leutnant, wielkie ciężarówki, a rzeka jest głęboka, wiem o tym. — Artyzanci. Powiedział Frick, myśląc na głos. Podwodne mosty, niezłe gówno, spojrzał badawczo na feldwebla, a gdy znaleźli się po drugiej stronie, daliście dyla. To było tak szybko, herleutnant. Leutnant. Zmiażdżyli co do jednego wszystkich ludzi w dołkach strzeleckich i nie biorą jeńców. Ile tam było czołgów? Kilkaset, herleutnant. Porta parsknął śmiechem. Mylisz czołgi z transporterami piechoty, idioto. Tylko poczekaj, aż przyjdą i zdmuchną ci tę żółtą dachówkę z twojej kopuły. Byłem w Stalingradzie, ale wojny takiej jak ta jeszcze nie widziałem. friks z uśmiechem wyciągnął papierosa. Weź głęboki oddech i pomyśl, gdzie były te wszystkie setki czołgów? W Alwiniano. Fryk przyjrzał się mapie. Czy wszystkie były we wsi? Zapytał pogardliwie porta. To musi być cholernie wielka wieś. Ile czołgów widzisz tutaj? Tysiąc? Czy jesteś całkiem pewien, że nie przybyłeś tu z Rzymu i dajesz drapaka w złą stronę? Zamknij gębę, warknął wściekle Feldwebel. Było ich tyle, że nie zdołaliśmy ich policzyć. To zjawisko było znane. Piechota zawsze widziała wszystko podwójnie, gdy nacierały na nią czołgi. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Feldwebel widział dwadzieścia pięć czołgów i ani jednego więcej. Z wybałuszonymi oczami wyjaśniał lojtnantowi Flikowi, jak ta liczba czołgów pojawiała się i znikała pomiędzy domami wsi, strzelając do wszystkiego, co żyje. Oczywiste było, że ten człowiek przeszedł piekło. No chodź Bayer. musimy ruszyć naprzód i zobaczyć, co się dzieje, a ty, Feldweblu, pokażesz mi drogę, rozkazał Leutnant Frick. Tak, ale herr Leutnant, amerykańscy gangsterzy są teraz we wsi. Pójdziemy i zobaczymy, powiedział Frick. Herr Leutnant, są także Japończycy z samurajskimi mieczami. Leutnant Frick roześmiał się cicho. I strzepnął trochę kurzu z krzyża zawieszonego na szyi. Był najelegantszym oficerem w dywizji. Jego czarny mundur czołgisty zawsze był niepokalanie czysty. Wysokie buty świeciły tak, że można było się w nich przejrzeć. Lewy rękaw miał pusty. Stracił rękę w kijowie, zmiażdżoną przez właz wieżyczki, gdy jego czołg został trafiony przez czterocalowy pocisk. Zwrócił się do nas wszystkich. Dwaj ochotnicy, którzy pójdą z nami. Wystąpił legionista i ja. Musieliśmy tak zrobić, bo na ochotnika zgłaszaliśmy się na zmianę i teraz była nasza kolej. Zarzuciłem na ramię lekki karabin maszynowy i zeszliśmy do rowu. Leutnant Frick szedł pierwszy. Rozdział drugi. Byliśmy w Mediolanie po nowe wyposażenie. Włóczyliśmy się po mieście, gdy inni wykonywali robotę. Popisywaliśmy się naszą krzepą u Bifiego i w Granitalia, wywołując awantury z oficerami różnych narodowości. Nie mogli stawić nam czoła, gdyż cuchnęliśmy śmiercią i odzywaliśmy się wulgarnie i głośno. Ale zaprzyjaźniliśmy się z kelnerem Radim. To on układał nam menu. Było to u Biffiego, naprzeciw Laskali. Pod arkadami i na tarasach kawiarni piliśmy likier fresa, który miał cudowny smak truskawek. Heide i Barcelona dostali ataku megalomanii, co wieczór chodzili do Laskali. Uznali, że to jest właściwy sposób postępowania, bo chodzi tam każdy, kto jest kimś w Mediolanie. Ja się zakochałem. Robi się to, gdy pije się frezę przy małym stoliku pod arkadami. Miała dwadzieścia lat, ja nie byłem o wiele starszy. Jej ojciec wykopał ją z domu, gdy znalazł nas dwoje w łóżku, ale gdy ujrzał mój mundur, zrobił się miły. W owym czasie tak było z większością ludzi w Europie. W każdym razie, gdy byliśmy w zasięgu wzroku i słuchu, byli tak mili, jak tylko mogli. Postanowiłem, że zdezerteruję, ale na nieszczęście znów się opiłem frezą o cudownym zapachu truskawek i zwierzyłem się porcie. Od tej chwili już nie pozwalali mi wychodzić samotnie. Dezercja była idiotyzmem, który mógł mieć niemiłe reperkusje dla przyjaciół dezertera. Rozegraliśmy mecz piłki nożnej z drużyną włoskiej piechoty. Wynik meczu był nierozstrzygnięty, bo tak widzowie jak obie drużyny wszczeli bójkę. Gdy wyrzucano nas z Biffiego, rżnęliśmy dziewczyny za filarami arkad, a potem upijaliśmy się w trupa na dachu z artylerzystami z przeciwlotniczej. Ludzie mówili, że w Mediolanie panuje wielki niepokój, ale my nigdy nie zauważyliśmy niczego takiego. Być może dlatego, że pijaliśmy chianti i freze z partyzantami. Gdy Biffi się zamykał, często chodziliśmy do radiego, mieszkał w suterenie, gdzie na ścianach były plamy wilgoci, a sprężyny wystawały z zapleśniałych siedzisk krzeseł. Radi zdejmował obuwie i polewał sobie stopy wodą mineralną, twierdził, że to sprawia mu ulgę. Czołgi atakują. Słyszeliśmy gwałtowny ogień na południowym zachodzie, złośliwe ostre trzaski wystrzałów armat czołgowych, zmieszane z nieustannym szczekaniem karabinów maszynowych. Błyski i płomienie tryskały w górę wśród drzew. Drogą nadjechał Szwim Wagen i zahamował tak gwałtownie, że wpadł w poślizg. Jeszcze zanim się zatrzymał, wyskoczył z niej oberst z czerwonymi patkami sztabu głównego, ochlapany błotem od stóp do głów. Szarotka na jego berecie wskazywała, że należy do Brygady Górskiej. Co u diabła tu robicie? krzyknął podniecony. Jesteście z szesnastej? Oddział przedni rozpoznania, Herr Oberst, odpowiedział Leutnant Frick. Druga kompania, piąty szwadron, pułk pancerny służby specjalnej. Pantery, zawołał zachwycony Oberst. Dokładnie we właściwym czasie. Gdzie są wasze bryki? W lesie, Herr Oberst. Cudownie, Leutnant. Przyprowadźcie je i dajcie łupnia gangsterom. Panowie, ruszcie te stare kalosze. Dywizja miała zostać wycofana, ale zapomnijcie o tym. Leutnant Frick strzelił obcasami. Bardzo mi przykro, herr Oberst, ale to nie jest takie łatwe. Mam najpierw sam zbadać, co się dzieje. Następnie mam zameldować o moich obserwacjach dowódcy kompanii. Czołg herr Oberst nie może atakować na ślepo. Proszę o wybaczenie, herr Oberst. Nie próbuję uczyć pana pańskiego zawodu. Mam nadzieję, że nie, drogi chłopcze, bo wtedy ja miałbym coś do nauczenia ciebie, Oberst mówił gromkim głosem, głosem kogoś przyzwyczajonego do rozkazywania. Leutnant Frick przyglądał się swej mapie. Tu powinien być most, Her Oberst, ale czy potrafi udźwignąć ciężar naszych pięćdziesięciotonowych panter? Oczywiście, oświadczył Oberst z najwyższą pewnością siebie. Nasze działa samobieżne przejeżdżały nim wielokrotnie. Pozwoli mi pan zauważyć, Herr Oberst, że jest podstawowa różnica między działem samobieżnym i czołgiem typu Pantera. Nasz czołg w pełni załadowany waży dwukrotnie więcej niż działo samobieżne, a jego gąsienice są trzy razy szersze. Głos Obersta przybrał spokojny, niebezpieczny ton. Pozwól mi po prostu powiedzieć lojtnancie, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim. A jeśli nie przyprowadzisz swych czołgów natychmiast i nie oczyścisz wsi z Amerykanów, huragan spadnie ci na głowę. — Przykro mi, Herr Oberst, ale mam rozkazy od mego dowódcy pułku. Mam sprawdzić, co jest we wsi i wobec tego nie mogę wykonać pańskich rozkazów. — Czyś ty zwariował? — ryknął Oberst. — Twoja książeczka wojskowa. — Nie mogę panu pokazać mojej książeczki wojskowej, Herr Oberst. Nie mam żadnej gwarancji, że jest Pan tym, za kogo Pan się podaje. Ja jestem Leutnant Frick, dowódca drużyny w Piątym Szwadronie Pułku Pancernego Służby Specjalnej, a nasz pułk podlega bezpośrednio dowódcy Korpusu Południe. A teraz podlegasz mnie. Jestem szefem sztabu dywizji na tym obszarze. Rozkazuję Ci natychmiast przyprowadzić Twój szwadron. Odmowa zalatuje tchórzostwem. Herr Oberst? Nie mogę wykonać pańskiego rozkazu. Aresztować tego człowieka! ryknął wściekle Oberst. Żaden z nas się nie ruszył. Oberst wskazał palcem legionistę. Nie słyszałeś? Zatrzymaj tego człowieka! Legionista powolnym ruchem trzasnął obcasami. Je n'ai pas compré, mon commandant. Brutalną twarz Obersta zalała krwista czerwień i opadła mu szczęka. Co jest u diabła? Zwrócił się do mnie Aresztuj tego oficera. Jego zdumienie jeszcze się zwiększyło, gdy odpowiedziałem mu po duńsku, gapiąc się na niego z wyrazem kompletnego niezrozumienia na twarzy, niemal wychodził z siebie z wściekłości i kopnął kamień. A gdy zwrócił się do lojtnanta Fricka, jego ryk zmienił się w ostry pisk, a słowa wieszały się między sobą. — Ty, lojtnant, rozkaż swym strachom na wróble, by cię aresztowali. Do wszystkich diabłów zrób coś! Klow przeklinał i straszył. I nagle lojtnant Fryk miał dość. Uniósł utrzymany pod pachą pistolet maszynowy i wydał rozkaz. — Grupa rozpoznawcza rzędem za mną marsz! Oberst wyszarpnął pistolet z kabury i zagrzmiał — stać albo strzelam. Był to ryk, który mógł zatrzymać uciekającą dywizję. I zatrzymał nas. Na moment. A potem ruszyliśmy dalej, nie oglądając się. Nastąpiła seria wystrzałów pistoletowych. — Ile fu! — warknął legionista, gdy pociski zagwizdały nam koło uszu. Z tyłu za nami Oberst dziko ryczał. Następna seria wystrzałów pogoniła nas. Obejrzałem się przez ramię, dostał amoku, kopał nogą amfibię, potem wskoczył do niej, próbował ją uruchomić, ale zastrajkowała. Wyskoczył z niej z pistoletem w ręce. — Uwaga! — wrzasnąłem i rzuciłem się do rowu. W chwilę potem Leutnant Frick i Legionista leżeli obok mnie. Tylko obcy Feldwebel nie padł plackiem i cała seria trafiła go w plecy, zwalił się z nóg, krew rzuciła mu się ustami, a hełm potoczył przez drogę. Ziemę wuziką, bluznął legionista, trzaśnij go Sven. rozstawiłem nóżki kaemu. Nie, mruknął Flick. to morderstwo. Zamknij oczy, Herleutnant, zaproponował legionista, albo pociesz naszego umierającego kolegę. Przycisnąłem kolbę do ramienia, nastawiłem celownik, załadowałem, obróciłem k.m. Oberst wsadził nowy magazynek do swego pistoletu maszynowego. Grad pocisków posypał się wokół nas, jego wielką postać widziałem precyzyjnie. Ładny, doskonały cel! uśmiechnąłem się do legionisty, ale wycelowałem za blisko i pociski uderzyły w drogę o parę metrów przed Oberstem, który zawył i skoczył w ukrycie za swój wóz rycząc bunt! Jękliwy świst prawie rozdarł mi bębenki uszu, gdy przemknął po nas cień. Stoczyliśmy się na dno gdy Dziabo nas ostrzelał. Walił z armatki, a dwie rakiety trafiły dokładnie w amfibię pułkownika, odrzucając ją między drzewa, gdzie zajęła się ogniem, nie zostawiając na drodze nic poza zwęgloną mumią człowieka, który przed tak krótką chwilą był oberstem. Leutnant Frick wstał, wołając — za mną! Odłamałem połówkę znaczka rozpoznawczego martwego feldwebla i zabrałem ją ze sobą. Popełzliśmy aż do samej wsi. Na jej skraju nasi piechurzy i artylerzyści nadal bezładnie biegali, a za nimi jak szaleni gonili pijani zwycięstwem Amerykanie. Jakiś Hauptman wpadł nam prosto w ramiona, szlochając, skończone. Pułk został zmieciony. Zdobyli wszystkie nasze działa przeciwpancerne. W ostatnim momencie udało mi się wyskoczyć przez okno pokoju, w którym siedziałem z moim podoficerem. Koło uszu latały nam granaty ręczne. Jestem jedynym, który wyszedł żywy. Cały sztab kompanii został zniszczony bez reszty. Nie wystawiliście posterunków? Zapytał z rozbawieniem w głosie leutnant Freak. Hauptman zerwał czapkę z głowy. Czuliśmy się tacy bezpieczni. Wczoraj wieczorem byli o 150 kilometrów od nas, kilka ich pułków zostało odrzuconych. Przyprowadzono nam paru jeńców z amerykańskiego 142 pułku piechoty i nie byli oni wiele warci. Byliśmy gotowi obchodzić zwycięstwo i wystawiłem tylko zwykłe warty. Nasze działa przeciwpancerne stały na pozycji za domami, z osłonami nałożonymi na wyloty luf i pociskami zapakowanymi na ciągniki. — Ale co z wartownikami? — zapytał Leutnant Frick. — Amerykańce podusili ich stalowymi pętlami. Zmęczony Hauptmann usiadł wśród nas. Był stary, białowłosy i należał do gatunku tych, którzy wierzyli, że żołnierz niemiecki jest niezwyciężony... Dokładnie do chwili, gdy amerykańskie szermany przejechały się po jego pułku. Wykształcony chłop, doktor czegoś tam czy innego na uniwersytecie we Fryburgu, taki rodzaj człowieka, który uważa każdego poniżej trzydziestu lat za dziecko, ale dwudziestoletni amerykańscy czołgiści nauczyli go, że jest inaczej. Widział, jak cztery tysiące żołnierzy ginie w płomieniach w ciągu dwudziestu minut, a teraz siedział w rowie przesłuchiwany przez innego dwudziestolatka, młodego szczeniaka w czarnym mundurze czołgisty z orderem zawieszonym na szyi, który mówił mu, co powinien był zrobić. Nigdy nie można czuć się bezpiecznym, uśmiechnął się Leutnant Frick. Gdy idę do łóżka trzymam w ramionach pistolet maszynowy. Pańskie przeżycie było w Rosji pospolitym zjawiskiem. Wojna polega na podstępach i brudnych zagraniach. Hauptmann spojrzał na swój krzyż żelazny z pierwszej wojny światowej. W latach 1914-1918 było inaczej. Służyłem w ułanach przydzielony do hrabiego Holzendorfa, naczelnego dowódcy armii austro-węgierskiej. Zostałem ponownie zmobilizowany ledwie trzy miesiące temu. To jest zła wojna, Leutnant Frick potwierdził skinieniem głowy. I jestem przekonany, że ją przegramy, wyszeptał Hauptmann. Leutnant Frick nie odpowiedział. Przez chwilę przyglądał się makabrycznemu przedstawieniu rozgrywającemu się przed nami W końcu opuścił lornetę na pierś Co tam się stało, Herr Hauptmann? Czy może pan to opowiedzieć? Szybko, bo spieszy nam się Legionista zapalił papierosa i wetknął frikowi w usta Hauptmannowi opadła szczęka Oni po prostu nagle tu byli Streścił sytuację. Leutnant Frick roześmiał się. Z tego zdaję sobie sprawę. Hauptman spojrzał karcąco na śmiejącego się leutnanta, złapał patyk i zaczął rysować na piasku. Wyobrażam sobie, że musieli przejść tędy. Leutnant Frick kiwnął głową. Oczywiście. Ja też włamałbym się tędy. A potem przepisowo znokautowali pańskie armaty. Tak przypuszczam. Hauptmann ukrył twarz w dłoniach, które miał w rękawiczkach. Nie mogę zrozumieć, jak zdołałem uciec. Mój zastępca leżał na stole z rozszarpanymi plecami. Był bardzo obiecujący. Właśnie mówiliśmy, że powinien przyjechać do Fryburga. Wiedział wszystko na temat kanta. Leutnant Frigg zaśmiał się ironicznie. Lepiej by było, gdyby był specjalistą oddziału automatycznych i zabezpieczania skrzydeł. W tej chwili potrzebujemy żołnierzy, nie filozofów. Hauptmann podniósł głowę. Nadejdą inne czasy młody człowieku. Z całą pewnością. Ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa pan ich nie ujrzy tak jak pański filozof zastępca. Czy zamierza pan złożyć na mnie meldunek o zaniedbaniu obowiązków? spytał zaniepokojony Hauptmann. Ani mi się śni, odparł niedbale Leutnant Frick. Wedle pana oceny, ile czołgów jest we wsi? Przynajmniej batalion. Hm, parsknął Leutnant Frick. Brzmi to niewiarygodnie, ale musi pan wiedzieć, co pan widział. Ale czy zdaje pan sobie sprawę, ile terenu zajmuje batalion czołgów? Osiemdziesiąt do stu czołgów plus wszystkie pojazdy pomocnicze to robi tyle hałasu, że francuskiemu policjantowi włosy stanęłyby dęba na głowie. — To była absolutna rzeź — odrzekł, broniąc się Hauptmann. — Widziałem, jak mego ordynansa zmiażdżył Sherman. Był studentem prawa z dobrej wiedeńskiej rodziny. — Mieliśmy w naszym batalionie mnóstwo obiecujących młodych ludzi w sensie akademickim, mam na myśli. Teraz oni wszyscy są zabici. Mieliśmy coś w rodzaju koła dyskusyjnego. Nasz dowódca pułku był profesorem uniwersytetu. Szanowaliśmy ducha akademickiego. Nie potrafię nic o tym powiedzieć, zauważył sucho lejtnant Fryk, ale zdaje mi się, że lepiej by było, gdybyście mieli ducha wojskowego. Mając go potrafilibyście uratować połowę swego batalionu strzepnął nieistniejący pyłek ze swego krzyża rycerskiego. Podejście filozoficzne jest nieprzydatne do dowodzenia batalionem. Pan jest żołnierzem, herr leutnant, odznaczonym za dzielność i bardzo młodym. Tak, jestem żołnierzem i byłem nim od chwili, gdy wyciągnęli mnie z ławy szkolnej. Być może w pańskich oczach jestem tylko dzieckiem, ale teraz to dziecko musi wyciągać kasztany z ognia za pana i pańskich intelektualnych arystokratów. Tam za mną leży człowiek, który był żołnierzem przez trzydzieści lat. Dokładnie wyuczył się swego rzemiosła z Francuzami, a ten chorąży z KMM jest jednym z tych, którymi pan pogardza. W pańskich oczach jest on po prostu produktem rynsztoka, ani on, ani tamten mały podoficer nie wiedzą nic o Kancie i Schopenhauerze, ale znają okrutne prawa Marsa. Hauptmann patrzył nieruchomym wzrokiem na młodego oficera. Zmęczony uśmiech pojawił mu się na twarzy. — Żawiłby pan własną matkę, gdyby przełożony panu to rozkazał. — Z pewnością. Również przejechałbym ją, gdyby stanęła na drodze czołgu. — Nieszczęsny świat — szepnął akademik w mundurze. Wstał z miejsca, cisnął pistolet i czapkę do rowu i samotnie odszedł drogą. Spoglądając za nim, legionista odpalił nowego papierosa od starego — Całe pokolenie zniknie wraz z tym naiwnym idiotą. Sefini. Leutnant Frick poprawił na wstążce swój order, który otrzymał za zniszczenie całego batalionu rosyjskich czołgów. On wierzy w swe idee. Niech zatrzyma swe złudzenia do chwili, gdy wyciągnie kopyta. Gdy wrócimy, napiszemy o nim śliczny meldunek, o tym, jak obsługiwał armatę przeciwpancerną, jako ostatni, który przeżył z batalionu. Odeszliśmy chyłkiem zagłębioną drogą i łożyskiem wyschniętego potoku i dołączyliśmy do szwadronu. Major Michael Brown, znany jako Mike, nasz dowódca batalionu szwadronu, który przed wojną służył w amerykańskiej piechocie morskiej, w milczeniu wysłuchał naszego meldunku. Odwrócił się z uśmiechem do radiooperatora, Barcelony Bluma i gburowatym głosem piwosza rozkazał: Wywołaj pułk, poproś o kodowe hasło do rozpoczęcia ogólnej rzezi. Trysnął strumieniem soku tytoniowego na zapracowaną jaszczurkę i trafił ją w ogon. Barcelona zawołał do mikrofonu. Nosorożec wzywa maciorę. Nosorożec wzywa maciorę. Słucham. Tu maciora, nadawaj nosorożec. Słucham. Wsadziliśmy głowy przez włas i słuchaliśmy rozmowy zupełnie niezrozumiałej dla niewtajemniczonych. Tu nosorożec do maciory. Nosorożec do maciory. Punkt dwanaście AZ. Woda cztery łamane na jeden. Jeden miot szczeniaków utopiony. Cztery matki. Niejasne czy więcej. Dzikie świnie rozproszone. Nie ma włóczni. Pożądane hasło kodowe. Majk. Koniec. Słucham. Tu maciora do nosorożca. Zróbcie to sami. Odpowiedzialny Majk. Nie ma dodatkowych dzikich świn. Powodzenia. Koniec. Co za zmiana, uśmiechnął się major. To ma być na moją odpowiedzialność. Taskam pistolet ze sto lat i nigdy nie słyszałem, by nie szef szwadronu był odpowiedzialny. Wlazł na nasz czołg o numerze taktycznym 523. Dowódcy czołgów do mnie. Wsadził sobie do ust jedno ze swych olbrzymich cygar. Dowódcy przybiegli biegiem. Wszyscy nosili jedwabne szaliki świecące wszystkimi kolorami tęczy. Załoga każdego czołgu wybierała własny kolor. Zaparkujcie dupy na murawie i słuchajcie. Nie mam czasu, by cokolwiek powtarzać i szczyl, który nie skuma co powiem, będzie miał ze mną do czynienia. Dostaliśmy nasze hasło, a to oznacza wyczyścić stracz. Moi starzy przyjaciele, jankesi, właśnie upiekli parę regimentów naszych kulisów... I zajęci są robieniem im bagnetami znaków na dupach. Myślą, że są całkiem gotowi ogłosić pobiedu, i zaczęli pisać pocztówki do domu z wiadomością o swym zwycięstwie. Szybkie zwycięstwa wywołują megalomanie i teraz my powiesimy ich na kołku, a może na dwóch, zeskoczył z czołgu. Wyciągać mapy. Musimy spaść na nich jak burza z piorunami. Tu jest luka pokazał palcem na mapie, przejdziemy tędy. Mamy dwie mile na drugą stronę lasu, diabelnie wielka, otwarta przestrzeń, ale musimy ją przejechać za wszelką cenę. I wszystko zależy od nas. Nie mamy wsparcia. Działamy na własną rękę, żadnego wsparcia piechoty, żadnego wsparcia artylerii. Chłopcy z Teksasu wszystkich wystrzelali. Owinął go niebieski dym. Pomyślałem, że zrobimy psikusa w taki sposób. Przesunął swe cygaro z jednego kąta ust na drugi. Cztery pantery walną prosto w środek wsi. Przyłapiemy teksańskich chłobuzów przy kawie i ciasteczkach. Wyciągnął cygaro z ust i podniósł je ostrzegawczo. Jankesi nie mogą mieć pojęcia o naszym istnieniu, póki nie znajdziemy się w samym ich środku. Podając lekarstwo na wymioty, wobec tego, Mike uniósł jedną wielką krzaczastą brew, żadnej pukaniny. Wszystkie bezpieczniki zamknięte, a Jankesom też nie można pozwolić, by zaczęli strzelać. No to lepiej wyślijmy im pocztówkę na ten temat, odezwał się bezczelnie porta z jednego z tylnych rzędów. Zamknij się i słuchaj. Dwa pierwsze czołgi jadą prosto przez lukę i zamykają na drugim końcu drzwi, że tak powiem. Możecie zauważyć na mapie, że nie ma wyjścia zapasowego. Wobec tego w tył zwrot, lufy skierowane w drugą stronę. Dowódca drużyny, gdy zatrzaśnie drzwi, strzela czerwoną rakietę. Wtedy cztery inne czołgi też walą naprzód. Z ośmioma panterami powinniśmy wylać ten nocnik do reszty. Leutnant Herbert zwrócił się do nowego oficera, który dołączył do nas ledwie przed trzema dniami i przesunął po mapie gruby, brudny palec. Zostanie pan tutaj, na skraju lasu, z pozostałymi ośmioma panterami i pojedzie pan za nami, tylko proszę zapamiętać tylko wówczas, gdy zobaczy pan trzy żółte rakiety chwycił młodego lojtnanta za mundur i niech bóg się nad panem zlituje jeśli ruszy się pan stąd nim ujrzy pan potrójną gwiazdę zdobiącą boże niebiosa zrób pan to a ja wciągnę panu pańską dziurę w dupie na głowę i będziesz pan wyglądał jak zmęczony mnich o północy major mike wypluł niedopałek cygara Wyciągnął z kieszeni zardzewiałą puszkę, wciągnął niuch głęboko nosem, chrząknął, splunął, otworzył pudełko i wyjął dwustopowy zwitek soczystego tytoniu do rzucia. Rozchylając wargi, odgryzł kawałek, a następnie wręczył zwitek staremu. Tylko oni dwaj spośród nas żuli tytoni. Major zawsze umieszczał swój kęs między dolną wargą i zębami... Podczas gdy stary wolał go mieć za prawym policzkiem, gdzie wyglądał jak gdyby miał olbrzymi czyrak na dziąśle. — Dobry towar — skomentował pochwalnie stary. Leutnant Herbert potrząsnął głową. — Oto major, oficer pruski, dzielący się tytoniem do rzucia z Feldweblem, zwykłym stolarzem ze slamsów Berlina. Co dalej na niebiosa? Gdyby opowiedział o tym ojcu, ten by mu nie uwierzył. Jak powiedziałem, włazimy w tę lukę tak szybko jak zdołamy i gdy tylko dwa prowadzące czołgi wyślą swe czerwone światła, my likwidujemy skurwieli w parę chwil. Zmieść wszystko co się rusza. Wsadził sobie palec w ucho i potrząsnął nim. Oberfeld-Webelbrandt, ty zajmiesz pozycję z twoim czołgiem radiowym w tym wyschniętym strumieniu. Przylep się do czwartej pantery. Zamaskuj się natychmiast i kutasa w górę. Będziesz słuchał, aż dostaniesz zapalenia bębenków. Odłóż twój pornograficzny magazyn, abyś nie zapomniał co chwila włączać odbioru. Jeśli będę musiał czekać choć sekundę na połączenie, będziesz miał ze mną do czynienia, a to będzie znaczyło, że masz za sobą najdłuższą część twego życia. Czerwona rakieta to początek balu. Potrójna żółta gwiazda. Ogólny atak. Osiem czołgów w odwodzie nie potrzebujemy sygnału na wycofanie się. Albo my zlikwidujemy kowbojów, albo oni nas zmiotą. Są pytania? Porta wystąpił, a major zmarszczył brwi. Józefie Porto, mówię ci tu i teraz, że jeśli chcesz zrobić ze mnie głupca, Porta udał zakłopotanie, wycierając dłonie osiedzenie swych spodni. Hermajor, Major, czy słabe serce wyłącza człowieka z tego pikniku? — Jestem cholernie mocno przekonany, że nie. — Ani słabe serce, ani chory chuj. Coś jeszcze? Mały w tylnym szeregu podniósł palec. — Czego jeszcze? I tak nic z tego nie rozumiesz. Hermajor. Major, zgodnie z ustawą o służbie wojskowej z 1925 roku... Autorstwa generała Blomberga, żołnierz, który służył ponad siedem lat, nie musi brać udziału w akcji. Mam za sobą dziewięć lat służby, czy mogę dostać pozwolenie na usunięcie się tylnym wyjściem? Następnie Mały zrobił gest, jakby chciał pokazać swą książeczkę żołdu, ale major uciszył go gestem dłoni. Nawet jeśli służyłeś sto lat, zaparkujesz twą szeroką dupę na miejscu artylerzysty w czołgu numer pięćset dwadzieścia — I możesz sobie podetrzeć tąż dupę ustawą o służbie wojskowej generała Blomberga. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, niech się z nim wstrzyma do Bożego Narodzenia i powiesi je na choince. — Amen — mruknął Porta, wznosząc oczy do nieba. — Wsiadać, odpalać silniki. Mały machnął nogą ponad rezerwowym czołgiem i zsunął się do środka włazem prawej wieżyczki i zawołał — porta, znów wyruszamy na wojnę. I pomyśleć, że zgłosiliśmy się na ochotnika do tego gówna. Musiałem mieć tego dnia zapalenie spekulanium. Pochylił się nad schowkiem na pociski w wieżyczce, wcisnął swą czarną kurtkę pancerniaka za akumulator, ściągnął przez głowę koszulę i wepchnął ją w to samo miejsce. Następnie zawiązał sobie na szyi różową koszulkę, otrzymaną od Luizy z szerokim tyłkiem, gdy ostatnim razem byliśmy klientami burdelu Blade i Idy. Złapał kilka wszy na gęstych włosach swej piersi i rozsmarował je na dalmierzu. — A ten rodzaj wojny, Porta, jest niebezpieczny. — Możesz mieć odstrzelonego kutasa i jaja, możesz, Porta, zostać w najokropniejszy sposób okaleczony, ale... Wojna może także prowadzić do niewyobrażalnego bogactwa, porta. Masz kleszcze dentystyczne? Załóż się. Uśmiechnął się porta i wyciągnął upiorny instrument z zacholewy buta. Następnie pochylił się nad tablicą wskaźników, sprawdził poziom paliwa i oleju, poruszył drążkiem biegów, sprawdził hamulce i w końcu obrócił w kółko ciężki czołg. Major Mike wsiadł do czołgu dowodzenia i machnąwszy ręką nad głową na znak, by odpalić silniki, zawołał do starego. — Bajer, trzymaj się mego ogona. Legionista i Barcelona wytóż za nim, reszta w szyku klinowym. — Czołgi, marsz! Kilka razy opuścił i podniósł pięść, sygnał na pełnym gazem naprzód. Ryknęły tysiące koni mechanicznych. Ziemia zakołysała się. Cały las zatrząsł się od straszliwej wibracji, gdy czołg za czołgiem paruł przed siebie. Każde stojące nam na drodze drzewko padało z trzaskiem. Major machał zachęcająco z wieżyczki swego numeru 005. Znów odgryzł kawałek ze swego zwoju tytoniu. Legionista odmachał mu ze swej wieżyczki, zapalił papierosa, i zawiązał sobie na szyi niebiesko-czerwono-biały szalik. Barcelona przełożył swój talizman. Wysuszoną pomarańczę z Walencji z prawej do lewej kieszeni. Porta pochylił się i splunął na akcelerator, a palcem nakreślił krzyż